Siema, siema. Neczko, ziomeczki. Dzisiaj się dowiemy wszystkiego o Indoraptorze. Zostawcie suba! Zostawcie suba! Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Indoraptor. Długość 7 metrów. Wysokość 4 metry. Indoraptor to pomniejszona wersja Indominusa Rexa. 14 Indoraptorów zostało stworzonych w 2017 roku w celu projektu Ultimate Generation. Były trzymane w placówce na Isla Vertigo. Wraz z innymi obiektami uciekły i żyły na wyspie. W 2018 roku na Isla Vertigo wulkan stał się czynny, dlatego Biotech postanowiło wywieźć dinozaury z wysp. Przetransportowano 13 Indoraptorów wraz z innymi genetycznie zmodyfikowanymi dinozaurami na Isla Vertuna, gdzie były trzymane w nowej placówce związkiem jednego, który został przetransportowany do rezydencji Ralpha Livingstona, który miał zamiar sprzedać Indoraptora i inne dinozaury. Indoraptor uciekł ze swojej klatki i siał zamęt w rezydencji. Udało mu się zabić wielu ludzi i kilka dinozaurów. Ostatecznie ludziom Livingstona udało się go uśpić i przenieść na Isla Vertuna. Coraz więcej osobników było otworzonych na Isla Vertuna i trzymanych w placówce, która znajdowała się na wyspie.